Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schwegert były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a my dziś Państwu opowiemy o tym, kto chroni Jarosława Kaczyńskiego. Jest ewidentna niechęć, aby odbierać Jarosławowi Kaczyńskiemu immunitet za e, przestępstwa, tudzież wykroczenia związane z e, jego demolowaniem. E, e, wieńców pod pomnikiem smoleńskim w Warszawie. Chodzi o permanentne niszczenie wieńca, co do którego legalności wypowiedział się Sąd Najwyższy. To brzmi jak farsa, ale tak jest. Jeden z tutaj działaczy na rzecz demokracji składa regularnie wieniec pod tym w miesięcznicę, że Polakom, którzy zginęli na skutek decyzji Lecha Kaczyńskiego, który naciskał na pilotów, tam 95 Polakom. Nie jest to precyzyjna informacja. Wspominaliśmy, że za tą katastrofę odpowiada w równym, a może nawet w większym stopniu, ponieważ był fachowcem. Generał Andrzej Błasi, szef lotnictwa, który razem z Lechem Kaczyńskim i Jarosławem Kaczyńskim przez dwa lata, prawie pełne dwa lata, po prawie półtora roku, bo od sierpnia 2008 roku, od incydentu gruzińskiego, kiedy piloci odmówili wlotu w strefę wojny, jest po prostu, była zdejmowana kontrola nad lotami w ten sposób, że odbierano władzę pilotom, a przekazywano decyzję do Lecha Kaczyńskiego. Zrobiono to w taki sposób, że wprowadzono loty instruktorskie. Do tej pory to było w ten sposób, że tego to jest, to jest, musicie Państwo odsłuchać jedną z kilku rozmów które przeprowadziłem, a może nawet wszystkie, to będziecie Państwo mieli najpełniejszy obraz z majorem Arkadiuszem Szczęsnym, który pilotem, który dokładnie wyjaśnił ten mechanizm. Otóż kapitanem feralnego lotu 10 kwietnia nie był Arkadiusz Protasiuk, ale generał Andrzej Błasik, który przejął kontrolę nad tym lotem jako tak zwany właśnie inspektor. Dzięki czemu ten lot w ogóle doszedł do skutku, ponieważ załoga nie miała uprawnień, aby lądować w takiej w takiej pogodzie, jaka była 10 kwietnia. Gdyby on nie wpisał się jako kapitan, ten samolot nigdy by nie wystartował, ponieważ lotnisko w Smoleńsku nie wyraziłoby zgody na przyjęcie. Tak, na przyjęcie, ponieważ Pan Arkadiusz Protasiuk nie posiadał wymaganego wyszkolenia. I tutaj od razu pan generał Andrzej Błasik też go nie posiadał. On posiadał papier na wyszkolenie, na lądowanie, ale nie na tu polewie. To jest raz. Dwa, tego dnia to wynika, szanowni państwo, nie tylko z badania rosyjskiego. To, że pan Andrzej Błasik tego feralnego dnia był pod wpływem alkoholu. My przypomnijmy, że strona rosyjska wycofała formalnie ten raport. Że ciało, było, że ciało zawierało alkohol, dlatego że poddano to w badaniu na przyrządzie, który miał nie mieć właściwej homologacji. Natomiast jak zwrócił uwagę Arkadiusz, major Arkadiusz Szczęsny, na stenogramie zrobionym przez specjalistów jest wyszczególniony fragment rozmowy, w którym piloci mówią o tym, w kabinie pilotów mówi się o tym, że od błasika czuć alkohol. Jest, te, jest ta wymiana zdań, która no, pokazuje mniej więcej cały kontekst. Czyli mamy wczorajszego szefa lotnictwa, który po prostu naciska na życzenie prezydenta, na załogę, przyjmuje formalnie dowództwo i to wszystko prowadzi po prostu do tragedii. Tyle tytułem wyjaśnienia. Wracamy do tej, tego. On nie ma prawa demontować tego. To jest dla niego, on twierdzi, że to jest dla niego bolesne, że on broni dobrego imienia. Szanowni Państwo, no, prawo jest takie, że nie można po prostu komuś zdemolować z całym szacunkiem, ale to, co robi Jarosław Kaczyński, nie różni się w niczym od tego, za co Sejm uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi w aspekcie e, zniszczenia mikrofonu profesora Jana Grabowskiego. To jest dokładnie ten sam e, 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 przypadek. To znaczy, e, Grzegorz Braun argumentuje, że on bronił dobrego imienia narodu polskiego i dlatego musiał zniszczyć po prostu mikrofon profesorowi Grabowskiemu. Natomiast Jarosław Kaczyński twierdzi, że on musi niszczyć tę te tabliczkę i ten wieniec, żeby bronić dobrego imienia Lecha Kaczyńskiego, no, żenujące. Szanowni Państwo, szczególnie, że tamten incydent Braun, który ja cały czas przypomnę, mu uchylił immunitet w tym zakresie. I on ma te zarzuty postawione, a tutaj jest jakiś problem. I tutaj, szanowni państwo, ten, ja powiem państwu, że to widać, że tutaj oni próbują jakoś tak twierdzić, że jest te 25 wniosków, że to musi potrwać. Szanowni państwo, gdyby PiS chciał komuś uchylać immunitet, to by uchylał tak. Co to znaczy, że tego? Szanowni państwo, ja wiem, jak wygląda wniosek o uchylenie immunitetu. Co to za problem, przepraszam, umówić się, że robimy dwa posiedzenia. Po 12, nie wiem, tam w jednym zrobimy 13 wniosków, drugiego, w drugim zrobimy 12 i przegłosujemy za to w komisji, i potem wszystko idzie na plenarną radę. To jest jakieś sztuczne e, trzymanie tych wniosków. Ja tutaj posilę się artykułem z Gazety Wyborczej, jak wygląda procedura wygaszania immunitetu. Marszałek Sejmu kieruje wnioski do komisji regulaminowej. Komisja w trakcie posiedzenia zapoznaje się z argumentacją policji lub prokuratury, a także odpowiedzialnej posła, które dotyczy wniosek. Komisja zapoznaje się również z aktami sprawy. Następnie komisja wydaje postanowienie, które trafia do marszałka Sejmu. W kolejnym kroku marszałek Sejmu zarządza głosowanie poprzednia marszałkini Sejmu, Alżbita Witek, trzymała w zamrażarce Sejmowej kilkanaście wniosków o odebranie immunitetów posłów PIS. Sejm nie musi zgodzić się z postanowieniami komisji regulaminowej, może zagłosować tak, jak chce. Jeśli Sejm uchyli Jarosławowi Kaczyńskiemu immunitet, wówczas prezes dostanie mandat. Z nieoficjalnych informacji wyborczej wynika, że Kaczyński złożył obszerne wyjaśnienia w sprawie zniszczonego wieńca, miał zwrócić uwagę, że bronił na Placu Pisowskiego pamięci świętej, e, pa, pamięci świę, świętej, Pamięci Lecha Kaczyńskiego, ani pamięci świętego Lecha Kaczyńskiego. Fajny błąd, e, którego dobre imię i pamięć próbowano zbezcześcić. Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy informację z Komendy głównej o innych kolejnych posłach, którym pomagali Kaczyńskiemu zniszczyć wieniec i którym chciano odebrać immunitety. Mimo zapowiedzi żadne kolejne wnioski nie trafiły do Komisji Regulaminowej. No i tutaj tu rzecznik tam pisnie odpowiedział na prośbę o komentarz. Tekst, redak, re, zredagowanie tekstu pana Jakuba Chełmińskiego, Gazeta Wyborcza. Tomku, no to widać po prostu ewidentną obstrukcję. Zresztą oni tutaj się wypowiadają, że oni wcale nie wiedzą, niektórzy posłowie koalicji rządzącej, którzy nawet nie mają odwagi wypowiedzieć się pod nazwiskiem, to oni mówią, że oni wcale nie będą widzieli jak, jak, za, jak będą głosować w sprawie uchylenia imunitetu. Czyli jest stworzony e, podwójny standard, to znaczy ściga się Brauna i pozwala się go osądzić za działania takie dokładnie jakie próbuje się po prostu uchronić Kaczyńskiego. Ja nie potrafię sobie wytłumaczyć, dlaczego większość sejmowa nie chce. Tutaj mówi jest o mandacie, ale tam jest jeszcze wniosek, jednak o skierowanie sprawy do sądu, bo tam jest jakaś taka mocna recydywa. Szanowni Państwo, z uwagę na jedno, ta Działalność Jarosława Kaczyńskiego od bardzo długiego czasu absorbuje bardzo mocno policję. Teraz na każdą miesięcznicę smoleńską, tak jak mówią ludzie z Komendy Stołecznej, jest absorbowanych około 80 funkcjonariuszy. Tak o tym, o tym. Czyli nie ma w Warszawie 40, Patroli policyjnych. To jest, to jest naprawdę bardzo ważna informacja. I zobaczcie Państwo te wszystkie działania. Kaczyński pokazuje całemu społeczeństwu, że jest ponad prawem. I teraz, gdyby już miał odwołany immunitet, z czym by to się wiązało? No wtedy, jeżeli miałby co więcej immunitet w tej sprawie, no policja mogłaby działać zdecydowanie. Kaczyński byłby bez immunitetu i Kaczyński dalej. Ta, która, już, która już może się toczyć, nie w yy, yy, sprawie, ale przeciwko już niemu, yy, yy, gdyby znowu chciał coś robić na kolejnej miesię miesięcznicy smoleńskiej, to w tej sprawie policjanci by go mogli normalnie zakuć w kajdanki i prowadzić czynności. Bo to jest dalszy ciąg tego, tego działania. Wie, wiecie Państwo, no, już to dotyczy to tego. I jego yy, yy, wszystkie te... Yy, możliwości wpływania na opinię publiczną by się skończyły, bo wiedziałoby, że teraz policjanci odnośnie tych czynów, odnośnie tej sprawy nie będą już respektować jego immunitetu. Po prostu, jasne, nie ma immunitetu w tej sprawie. Jedzie w tej sprawie robić, robi dalej, popełnia recydywę, kajdanki, jedziesz, jedziesz yy, chłopie na komendę i tutaj masz normalną procedurę, która obowiązuje w takich sprawach. No jeżeli po raz kolejny łamie prawo, gdyby u nas zajmowano się tym tak jak u każdego obywatela, no to ja nie wyobrażam sobie, żeby państwo, żeby państwo, jakiś złodziej czy jakiś wandal mógłby pozostać bezkarny, że, nie wiem, 20 razy mm, kradnie albo psuje, mm, psuje jakąś rzecz u, u jednego, jednego obywatela, czy, czy w jednym miejscu, w jednej instytucji. Po prostu w końcu uznano by, że należy go odizolować, że y, byłby wniosek o. Tymczasowe aresztowanie, albo byłby środek prokuratorski, który ma prawo, prokurator ma prawo zakazać gdzieś wstępu czy inne, inne działania, które nie pozwoliłyby na to, żeby Kaczyński tam przychodził po to, bo przychodzi tam tylko po to, żeby łamać prawo. I to oto, tutaj jest ten problem. Dlatego robią wszystko, żeby. No Kaczyńskiemu w zasadzie umożliwiać dalej to jątrzenie podczas tych miesiączek Smoleńskich. On wymyśla już różne rzeczy, bo z reguły i te marsze były, były już już w ten sposób usytuowane, jeżeli chodzi o daty, żeby wtedy, kiedy było dużo ludzi w Warszawie, żeby on mógł też przy okazji działać, działać w ten sposób. I angażuje innych posłów. No przecież to. To jest, Szanowni Państwo, działanie w grupie przestępczej. Wszystko jedno, czego by ta grupa nie robiła, ale to jest działanie w grupie przestępczej. Jeżeli on angażuje coraz różnych posłów, jeden robi rekonesans, drugi mu przynosi jakieś narzędzia, trzeci jeszcze go ochrania. Jest tutaj agencja, agencja ochrony, która no nie ma prawa chronić przestępcy i ułatwiać działań przestępczych, nikt nie podejmuje tych czynności. No przecież, Szanowni Państwo, stanęła sprawa, którą powinien zainicjować. Marszałek Sejmu i jego pracownicy to wnoszenia broni do Sejmu. No były te dokumenty, są to dokumentacje, kiedy Jarosław Kaczyński wchodził z ochroną do Sejmu. Można to były te, te materiały skonfrontować z tym. Yy, Jakie materiały są w, w firmie ochroniarskiej, która chroni Jarosława Kaczyńskiego, czyli Grom Group. Tam są książki broni, yy, te książki yy, dotyczące pracy pracowników. Wiadomo, czy była wydawana broń, czy nie. Czy była zdawana w czasie, kiedy ci pracownicy wchodzili, wchodzili z, nim, z nim do Sejmu. Czy była pobierana? No to jest proste. No, jeżeli nie była pobierana, to pytanie, jak, jak ci ludzie chronią Kaczyńskiego? Czy to rzeczywiście, choć żeby się jeszcze zapytać, czy, czy to jest, jest sens, żeby taka ochrona chroniła Kaczyńskiego? Tym bardziej, że ma prawo do ochrony państwowej. Nie ma problemu. I, i, to, i te rzeczy, możliwość zadawania tych pytań, możliwość ograniczenia bezprawia i działalności, działania Kaczyńskiego jako takiej świętej krowy. No nie wiem, chyba spędza sens powiek w naszym, części naszych parlamentarzystów. Jaki tu jest problem? Już, nie, nie chcę, nie chcę, wiecie Państwo, dalej i tego nie może wysłać wezwania, żeby Rosja Kaczyński powiedział się na temat słynnej sprawy Dwóch wież. Czy w innych sprawach ewidentnie Jaraz Kaczyński będzie, będzie, musiał, będzie musiał rozmawiać. Na, na razie był tylko na komisji smoleńskiej i był na komisji wizowej i komisji Kopercowej, ale w prokuraturze, czy w, gdzieś na policji czy w innych miejscach nie było ani razu. I tutaj to nie będzie się wiązało z tym, że są jakieś media, że tutaj e, będzie miał jakąś presję. Pójdzie i będzie tam albo zeznawał, albo składał wyjaśnienia, jak każdy, kogo dotyczy działanie w jakiejś sprawie. Obywatel, który no, może być podejrzany, może być świadkiem, może być poszkodowany. I Kaczyński powinien to również robić. Tylko to ja nie rozumiem, skąd ten parasol ochronny, ale nie rozumiem, rozumiem, bo jest zastawiona otwarta furtka i ja się pytam pana Marszałka że jest to otwarta furtka, do tego, żeby mrugać okiem do elektoratu Kaczyńskiego. Wiecie, że Kaczyńskiego, jest taka umowa, że Kaczyńskiego to w zasadzie jego właśnie ludzie już odsuną. A to nie chodzi o to, czy go odsuną, czy go nie odsuną. Jakbyście się umawiali później z tymi ludźmi Kaczyńskiego, chodzi o to, czy popełnią przestępstwa, czy nie. I dlatego trzeba to rozliczyć. A wy nie chcecie mieć po swojej stronie tej decyzji, że de facto, że się uniemożliwili mu bieganie na te miesiączki smoleńskie, bo nie będzie mógł tam biegać i nie będzie mógł już popełniać przestępstw, bo policja będzie mogła go rozliczyć. I, I tego dotyczy sprawa. To nie jest święta krowa. Dlatego ten czas, o którym Janek mówi, o którym jak, jak tłumaczy, że ta procedura no nie jest jakąś wybitnie trudną. Szczególnie jeżeli chodzi o tak udokumentowaną tą sprawę, jaką, jaką jest ten i wandalizm, i kradzież, i niż tutaj różne różne przestępstwa, yy, jakieś powoływanie się na wpływy, zastraszanie policjantów. Tam jest mnóstwo wątków przy tych, przy, przy, przy tej, yy, przy tych mieszaczkach smoleńskich. To co robi Kaczyński, no on idzie i tam... Popełnienia przestępstwa. Na razie policja zareagowała tylko na nasze sygnały i sygnały innych ludzi, że ochrona Kaczyńskiego otrzymała mandat, że parkowała w miejscach niedozwolonych. Dla niedawno mogli stawać w każdym miejscu na znakach zatrzymywania, robili sobie co chcieli. Ale pamiętajcie, że ta firma ochroniarska pomaga popełniać przestępstwa. Czy jest tutaj z tego jakieś postępowanie, czy, czy Tomek Kowalczyk i jego ludzie mają jakieś immunitet też? Tak samo, tak jak, tak jak Kaczyński? Można? proszę, czy, czy jakaś firma ochroniarska zgodzi się, żebym sobie ich wyna... żeby mógł przy, przy ich obecności nie wiem, okradać sobie jakiś sklep, albo coś niszczyć w sklepie, oni będą pilnowali, no to ta firma by z miejsca straciła koncesję. Gdybym ja angażował firmę takich rzeczy. To się niczym nie różni. A Kaczyński tak robi. I co? Robicie to dla doraźnych celów politycznych, po to, żeby później jeszcze ewentualnie ten elektorat pis nie widział w was, was tych, którzy no, działali radykalnie, żeby na Was zagłosować. To jest ohydne, to jest fatalne, to co wy robicie i czekamy, kiedy Kaczyński będzie normalnie funkcjonował, jak każdy z posłów będzie, jego sprawa i będzie głosowanie nad odebraniem immunitetu. Zobaczymy, kto głosuje, kto nie głosuje. To normalne działania w Sejmie. No. Tomku, to podsumowując, jest. Przypominam, że skarżą się policjanci. Policjanci grupa, jest grupa wpływowych... mają dosyć tego, że nie chcą uczestniczyć w tych działaniach. Grupa wpływowych tego. Grupa Fryorów osób, która chce się po prostu e, e, która nie chce Jarosława. I śmiecha się dalej do pisu. Tak. PiS Szanowni Państwo, e, nie róbcie nie idźcie tą drogą, bo to, bo, bo to zła droga jest. Cytując klasyka. Historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych Empikach, i uwaga, ostatnie dwa dni w sprzedaży historia bez cenzury. No i oczywiście. Izabela Pek. Szanowni Państwo, także nasza książka y, ta, ta jest do nabycia na hognot.pl, szanowni Państwo, i na capitalbook.com.pl, a także na w audiobook do słuchania na stronie y, Empik Go. A Szanowni Państwo, Kamiński, y, nasza książka będzie do słuchania na stronie y, Empik y, Go. Od jutra, więc kto jeszcze nie, nie miał okazji, to e, zapraszamy do słuchania, jeżeli wolicie. A jeżeli chcecie przeczytać w papierze, to kapitalbook.com.pl. A w tym tygodniu e, wprowadzimy do e, sprzedaży e-booka Szanowni Państwo. Tą Panie Arisowej, Panu Jarysu, po, po 17.30, no, już stało się. Pan. Y... Minister Ardanowski powiedział, że już wysłał pismo do Marszałka Sejmu o tym, że wychodzi z PiS. No po tylu latach. No wie Pan, to, to już się zaczęło dziać, chociaż no, wyszedł Marszałek Hołownia i mówi, że do niego pismo oficjalnie nie dotarło. Panie Marszałku, może Pan przejrzy dokładnie w sekretariacie u siebie, bo ja wie, wierzę Panu Ardanowskiemu, skoro powiedział o tym wcześniej już z takim wyprzedzeniem, że to pismo złożył. Może pan się tego podejmować na tym chyba ostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacjami. Tak idźcie odpoczywać, nie się Kaczyńskiemu immunitetu. Także, panie Jarosławie, takich wpływów w więzieniu, do którego niebawem pan trafi, nie będzie pan miał. Może pan być pewien, to już są takie ostatnie podrygi. Do więzienia, panie, panie Kaczyński. Do więzienia. A państwo, do zobaczenia.